Teraz będzie audio dopiero, tak? Tak, jest audio. Przepraszam za fejla. Dzień dobry jeszcze raz. Przywitam się, jak Bóg przykazał. Zapomniałem uruchomić innego programu w natłoku różnych rzeczy, które trzeba wykonać, żeby streama odpalić, ale już jestem. Audio jest, działa. Można zaczynać powoli jeszcze uruchamiać kolejne rzeczy. Więc jeszcze raz się przywitam. Przepraszam za problemy na wstępie. Tak jak zauważyliście, telefon od widza, ktoś już tam przyczajkę zrobił, od jakiego serwisu, faktycznie, okej, witam wszystkich. Więc tak, co tutaj jest, z telefonem wpadłem do jeziora, był przez chwilę pod wodą, na głębokości około 2 metrów, dom jeszcze działał, zgrałem dane na iTunes, otworzyłem telefon, wyłączyłem baterię, wysłałem go do serwisu. Wrocławia. Oddzwonili z informacją, że naprawa to koszt 800 zł bez wymiany wyświetlacza. Więc podziękowałem i poprosiłem, żeby go skręcili tak jak był. Czyli było skręcone wszystko fabrycznie, bo jestem pierwszym właścicielem telefonu. Wrócił telefon i się oczywiście nie włącza. Ok, zalany, więc padł, ale jestem ciekawy, dlaczego 800 zł. I tak dalej. Odkładamy sobie to i patrzymy, co jest grane. Telefon jeszcze. O, cześć Marcin. Rozkręcamy sobie to i zobaczymy, co tutaj się zadziało i o co chodzi. I co się stało, że naprawa miała kosztować 800. Hej, hej. Ok, jesteśmy już pod ekranem. Zmieniłam się ustawienia, znaczy zmieniłem ustawienia kamery. Jeżeli chodzi o Samsung, nie mam zielonego pojęcia, tak zupełnie, zupełnie. Oj, tu się działo. Wymieniana była dolna taśma, brakuje przycisków, co ja gadam, brakuje śrubek, były lutowane ekrany. Dobra, zaraz sprawdzamy, co tu się wyjanuszowało. Poniekąd tak, jest to dość kłopotliwe, kalcodek padnie, ale nie jest to najgorsze. Ej, czy ja zgubiłem śrubkę? No. Kurczę. Albo nie było śrubki, albo zgubiłem. Musiałbym przewinąć potem streama i zobaczę. Jak ktoś by się k***ał, czemu się nie włącza, to dlatego, że jakiś za długą śrubkę. Zaraz coś wam pokażę, bo to po prostu taka śrubka była wkręcona w płytę główną. To jest śrubka, która wchodzi w obudowę i to jest łącznik antenowy tak naprawdę. Ta śruba była wkręcona w tulejkę od płyty głównej. Nie powinna tutaj być. W tym miejscu była ta śrubka. Zaraz zobaczymy, co tam dalej się stało, ale już jest grubo. Jak widzicie, dobra, zobaczę, rozkręcę to wszystko i zobaczymy, co dalej się tutaj dzieje, ale już mi ręce opadły. Tutaj, w tym miejscu, już wam pokazuję,
W tym miejscu przechodzi bardzo króciutka śrubka. Taka, nie wiem, 1,5 mm. Na taka. Taka śruba to była wpieprzona. Więc skręcał to jakiś totalny idiota. Po prostu, o, taka śrubka tutaj powinna być. W tym miejscu, gdzie przed chwilą pokazywałem, tej długości. Tu kolejna śrubka, która nie powinna tutaj być. Ale sądzę, że to jeszcze nie wszystko i ten live będzie bardzo emocjonujący. Tutaj też wpieprzona śruba za długa. Ciekawe, czy jest dent w obudowie. Nie, dęta nie ma na szczęście. No tak, ale jeżeli kolesie zajmują się lutowaniem, a lutowali, bo widać, że były krany ściągane, no to jaki debil się zajmuje za coś takiego, zabiera się za coś takiego, jak nie ogarnia śrubek? To jest masakra jakaś. Hej Maciej, którą śrubkę? Bo tutaj było wiele śrubek wkręconych nie tam, gdzie trzeba. Potem wam pokażę, która śruba poszła. 6S po serwisie, który zrobił diagnozę i wycenę na 800. Praktykant debil dosłownie. A jeszcze jedna śrubka. Może choć jedna będzie prawidłowo wkręcona. No tak nie do końca dobrze, ale powiedzmy, że nie jest za długa. Dobra. Tak wygląda to wszystko. A gdzie się podziały układy? No to raczej będzie śmietnik. Brakuje układów od NFC i chestnuta. Ekrany są polutowane tak jak na obrazku. Zaraz zobaczymy, czy fokusa złapie. Dobra, lecimy pod mikroskop i zobaczymy sobie, co tutaj się zadziało tak naprawdę. O, jeszcze zapomniałem sobie odpalić jak zwykle widoku. Ok, już się poprawiam. Dobra. No to zaczniemy od miejsca, gdzie była wkręcona ta urocza śrubka. Jeszcze znowu. Ojejku, tyle rzeczy tutaj zapomniałem odpalić. Tu była ta za długa śruba wkręcona. Widać, że wlazła w laminat całkiem zacnie. Chociaż laminatu nie rozwaliło. Na to wychodzi właśnie. Ale ta śrubka nie jest taka tragiczna mimo wszystko. Nie wiem, czy gwint się skręcił, więc powiedzmy, że jako tako. Myślałem, że tu będzie dziura do Chin. S po zalaniu, który był w serwisie na próbę naprawy. Standardowo jest 3 miesiące, ale jak coś się zdarzy w międzyczasie, to nie odżegnuje się od tego. Jak widzicie, nie ma tej układów. Było lutowanko. Tak, tylko ten telefon funkcjonował przed oddaniem do serwisu. Jako tako, ale funkcjonował. A tutaj jest po prostu syf. A tutaj w Poznaniu jest słabo z pogodą. Dobra, rozlutujemy sobie te ekrany i zobaczymy, co tam się dzieje, co tam się stało, czego brakuje i się okaże. Jeszcze wam pokażę to lutowanie tych ekranów. To też robił jakiś totalny partacz. Power Macat, ja nie znam tego sprzętu, więc wolałbym nie.
To jest piękne lutowanie ekranów. Dobra, spróbujemy rozlutować te ekrany, chociaż one są tak mocno polutowane, że to będzie problem, żeby to normalnie rozlutować. No, to tak, ona była wkręcona w płytę główną. W sumie dwie były wkręcone w płytę główną, ale w tą drugą tulejkę już wam pokazuję. Ta druga tulejka jest przelotowa w 6S-ie. Tu była też długa śruba wkręcona, ale ona jest przelotowa, więc powiedzmy, że nic nie uszkodziła. Ale to jest jako ciekawostka tak naprawdę. Widz podesłał. Najpierw sobie zdejmę cynę, którą to jest zajechane. Hej. Tu będę miał kłopot. Brakuje mi tutaj czegoś, żeby sobie inaczej tą płytę ustawić. Będę się trochę pojanuszować. No, jakby szansa naprawy jest mała, ale zobaczymy sobie, co tutaj się jeszcze stało, jak to wygląda. Zaraz wam tutaj pokażę, co ja... Zaraz tam wrócimy do tej płyty i sobie poglądamy. Serwis, zobaczcie sobie w tym, w community, w komentarzu moim. Tak, układy się znajdą bez problemu. Ile tu cyny jest zarąbane? Coś w tym stylu właśnie. Dobra, trochę zdjąłem sobie tej cyny. Teraz można normalnie zacząć tutaj operować. Dobra, teraz rozlutowuję sobie ten ekran i zobaczymy, co jest od strony procesora. Czy w ogóle tutaj jest ten procesor? To jest Ryzen 7700 wraz z grafiką, która to jest chyba Quadro, ale to jest coś podobnego co GTX 1050. 16 GB RAM-u, no i reszta sprzętu to tam do graberów i tak dalej. Dobra, z tej strony chyba układów nie brakuje. Kolejny ekran. Dobra, ekrany zdjęte.
No, powiedzmy, że tutaj ekranów, znaczy elementów nie brakuje. Zalane jest, więc się zgadza. To jest plecionka. Plecionka miedziana. A co jest poniżej? Wygląda, jakby ktoś tu robił żyroskop. Telefon był zalany. Klient poszedł do serwisu. Wycenili mu to na 800 zł. Nie zgodził się. Oddali mu w takim stanie. Pogięta nie jest, więc powiedzmy, że nie jest tragicznie. Procesor jest troszkę wybrzuszony, ale niewiele, więc nie powinno być źle. Tu jest jakoś zielono-brązowo. Cześć, cześć. No, a tutaj... A tutaj to ma właśnie miejsce cudowne, gdzie brakuje układów. Właśnie, to zaraz sobie zobaczymy, jak to się zachowuje pod mikroskopem, co jak ględzę, pod zasilaczem. Tu jeszcze ktoś wgiął ekran. Nie wiem, dlaczego ten ekran miał być wgięty. Widzicie? Tutaj ekran jest wgięty. Ktoś mechanicznie, nie wiem, coś wyrywał, coś uderzał, czy coś w tym stylu, pieprznął tym, nie wiem, może płyta spadła? Nie mam pojęcia, czemu tak jest, ale klient nic nie wspominał, że ten telefon się rozpieprzył. Kto wie, może tak było, że coś to zostało podmienione. Tak, wystarczy sama płyta główna. Odginam ten ekran. Dobra, trochę go jeszcze przeczyszczę. Nie no, proc jest. Bez przesad. A, bo mi czyta stare komentarze, w sensie z jakimś opóźnieniem. SpeechUp czyta mi z opóźnieniem komentarze. Dobra, ja sobie to trochę wyczyszczę. I tutaj też coś się działo, ale nie wiem, czy był robiony rebal basebandu. Na pewno było tutaj coś dziubane. Które kabelki? Hej, hej. Thank you.
Dobra, idziemy sobie na biureczko i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Co jak obstawiacie, co będzie z tą płytą? Teraz sobie poszukam odpowiedniej wtyczki do 6S-a. Ograniczę sobie prąd, bo może być tutaj wesoło, więc standardowo jakieś tam... Dobra, 200 mili. Nie ma przywarcia. To ciekawe. To już połowa sukcesu. Dobra, to jeszcze muszę znaleźć taśmę włącznika. Kurde, najgorsze, że gdzieś tutaj chwilę temu miałem taką taśmę. Dobra, taśmę znalazłem. No oczywiście bez układu chestnut to nie ruszy, w sensie nie będzie obrazu, to na pewno. Podkręcę sobie trochę prąd. Siema, siema. Wisi na 60 mili. Bez chestnuta powinien odpalić. Bez układu NFC niekoniecznie. Dobra, to kolejny test. Muszę poszukać taśmę. I właśnie problem jest taki, że tą taśmę pożyczyłem dzisiaj i ona nie miała napisane wróć do mnie. I nie mam teraz tej taśmy, kurczę. Tak to jest, jak się daje elementy i nie są podpisane. Tak, to brązowe to jest jakaś rdza. To jest tak zwany cleanser, ale niestety nie będę go reklamował. Dobra. Poszedłem ukraść taśmy Jonaszowi. Mam taśmę, bo chcę zobaczyć, czy to urządzenie... Nie, nie, tylko iPhony. Dobra, odpalamy prąd. Podłączamy do kompa i zobaczymy, czy zostanie wykryta. iPhone został podłączony, ale nie rozpoznany. Tak, właśnie mam opóźnienie czytania i nie wiem, co z tym zrobić. Dobra, to zostało. NAND prawdopodobnie może być wysypany, jeżeli go czyta, a nie rozpoznaje. Więc urządzenie nie jest takim trupem. Zaraz zobaczymy w tym. Zobaczymy sobie. Zobaczę, co tam słychać w tej tulejce. Jakie sygnały idą. W tej tulejce dużo rzeczy nie idzie, więc jest całkiem spoko. Już wam pokazuję. To jest płyta do 6S-a. Sygnały, które idą tutaj, to jest auto light sensor. AP to touch reset. To już może nie funkcjonować dotyk. I Wi-Fi ewentualnie. Oj tam, padaka, nie padaka. Ja chętnie zobaczę, co z tym da się zrobić. Urządzenie jest wykrywane, ale niekomunikatywne. Wracam teraz sobie pod mikroskop. No jest taka możliwość, że będzie trup. Tego nie można
Będzie, będzie. W sensie będzie się pluł. Zobaczcie, jeszcze ktoś tutaj lutował na pewno, bo kulki zostały przy układzie od akcelerometru. Jeden to jest akcelerometr, drugi to jest żyroskop. One nie są potrzebne tak naprawdę do działania. Ale jeżeli są źle wlutowane, to mogą nie działać. No ale to jest tam detal tak naprawdę na tą chwilę. To tutaj jest ciekawe, czy to jest tak pordzewiałe, czy jest zwarte. Raczej pordzewiałe tylko. Ta tulejka nie jest aż tak mega istotna. Większym problemem jest to, że sprzęt nie jest komunikatywny i rozpoznany. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy jest trafiony NAND albo dane w NANDzie są trafione. Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o tę diagnozę. Siemka, siemka. A musiałbym zdjąć NANDa tutaj tak naprawdę, żeby dalej pójść z tematem. O, jeżeli był podlany, to tam wiele rzeczy może być. Trzeba by najpierw zobaczyć, co tam się dzieje. Patrzę sobie jeszcze w nadziei, że jakiś detal tutaj będzie, ale niestety nie, trzeba by było rwać tego NANDa. NAND jest pęknięty? Nie. NAND jest spoko. Nie widzę, żeby był pęknięty. Bardziej proc mnie martwi, bo jest troszkę wybrzuszony, ale mimo wszystko z wybrzuszeniem powinien być niejako komunikatywny, a to nie jest komunikatywne. Kulek nie widzę, żeby wywaliło spod proca. Głośniczek Touch ID, aparat, już to wiele układów jest. Ale to... O, słusznie ktoś tutaj zauważył. Już wiem. Wiem, czemu tutaj jest ekran podniesiony, zagięty, bo to był układ. Kolejny układ, którego nie ma. Widzicie? Tam nie ma kolejnego układu, dlatego to było odgięte, bo jakiś cymbał to cały ten ekran podniósł do góry. I dlatego to jest oderwane. Teraz nawet widać, że tam jest to poodrywane. Tu. To się wszystko rusza. Prawdopodobnie ktoś to odgiął. I z tego coś tutaj nie ma. Ja nie pamiętam, czego był ten układ. Chyba to było zasilanie mesy do Touch ID właśnie. A sobie otworzymy jeszcze raz ZXW, bo dzisiaj działa. Co jest fajne, bo najczęściej nie chce działać. I co to jest? Tak, zasilanie, to jest zasilanie mesa do skanera linii papilarnych. To jest zasilanie bodajże... Zasilanie chyba NFC. Tak, to było zasilanie NFC. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i samo NFC. Nie mam czasu niestety na czytanie komentarzy. No w sumie można by pomyśleć nad pozwem. Wracam sobie do tego wszystkiego. Zastanawiam się, jaką drogę dalej obrać, czy rwać NANDa, czy niejako zostawić to. Trochę sobie to poprawię. No to jak ktoś coś... sobie lutował. Hej, Critical Mass.
Moje tutaj zadanie to jest bardziej ciekawość tak naprawdę. I według właściciela mogę z tym zrobić co chcę. Więc może spróbuję to naprawić. I zobaczymy co będzie. W sensie naprawić to za duże słowo, ale w tej chwili przywrócić komunikatywność tej płycie. Ja sobie ją zabrałem poza kadr. I właśnie może bym tak zrobił. Obierzemy sobie Clay Znanda i go ściągniemy i się okaże, czy on zacznie być komunikatywny. Jak zacznie być komunikatywny, no to jesteśmy w domu. Jak nie będzie zbytnio komunikatywny, no to nie będziemy w domu. Więc teraz będzie troszkę nudno, bo będę sobie tutaj zdzierał klej, a to niestety jest dość nudny jakby czas. Szkoda, że nie można przewinąć. Jakbym offline nagrywał, to bym po prostu to przewinął, no ale jesteśmy online i nie mogę tego zrobić. O, dzięki Mateusz Kowalski. Dzięki, dzięki. Donajcik zawsze mile widziany. Dobra, ja sobie tutaj zabezpieczę troszkę procesor, bo ten już jest dość mocno zmęczony. To zależy jaki iPhone, jeżeli chodzi o ten przegrzewany. Ale nie, nie powinno tak być. Coś jest walnięte, typu bateria może być słaba. Na razie jest zerowy. Kurde, kable antenowe też są źle podłączone. Ja pierdzielę. Alkohol izopropylowy jest całkiem okej do takich rzeczy. Staram się odłączyć te przewody antenowe, ale tu się coś zadziało takiego, że to chyba się przylutowało. Kurde, jeden z kabli jest przylutowany. Dobra, zobaczę, czy dam radę go odlutować. Odlutował się. Dobra. To bym musiał sobie jeszcze zabezpieczyć trochę ten laminat. Szerokim kaptonem najlepiej, bo jednak trochę będzie grzane. A płyta po takich przejściach jest mocno osłabiona i może zdecydowanie szybciej odpaść z tego świata do końca. Nie mam pojęcia, przepięciem. Tak, eSelect. Skontaktuj się z właścicielem, poproś o odblokowanie iClouda. Tu sobie. Dobra, ale mi się tu zrobił burdel. Kto mnie pozdrawia? Dzięki, Pichard. Czym zabezpieczyłem procka? Pincety w sklepach elektronicznych, w sensie u dystrybutorach, u dystrybutorów. Pewnie za jakiś czas będzie jakiś materiał na ten temat, ale to jeszcze chwilę potrwa, bo muszę z jednym z dystrybutorów osobiście, że tak powiem, porozmawiać i wtedy może się coś pokaże. Dobra, lecimy z tym Nandem i zobaczymy co będzie.
taśma kaptonowa albo poliamidowa. Mandzik zdjęty. Zobaczymy, jak poszło. Mogłoby iść lepiej. Jeden z padów. Trochę jest przeze mnie źle potraktowany. Bo Apple robi dobre telefony, jeżeli chodzi o Apple. Porządnie to się do tego przykłada. To nie są jakieś gównofony od Samsunga czy inne badziewie na Androidzie. Nagrzewnica do SMD. Co macie na myśli, pisząc nagrzewnica? Też mi się tak wydaje, że z tego nic nie będzie, ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Może być uszkodzony. W sensie, no nie potrafię za bardzo podać diagnozy online. Więc trudno mi zdiagnozować iPhone'a no zdalnie. Poza tym trudno mi się tu skupić, jak robię coś i zadajecie pytania, co może być. Jeżeli chodzi o iPhone'a, to jest problem, żeby go odblokować. Daje się, ale nie jest to łatwe ani popularne. A który? Bo ja mam ich chyba 3. Dobra, trochę sobie jeszcze przeczyszczę to wszystko pod tym nandem, żeby było czysto, bo jak ruszy. A to jest Quick. Nawet nie pamiętam, a nie, 861 DW, 1000 zł. Bo to nic nie da. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten układ jest sklejony. Tą ssawką to mógłbym sobie przyssać, nie wiem, do czoła. Jeżeli chodzi o jakość jakby produkcji i tak dalej, rozwiązań, to sobie zobaczcie, na moim Instagramie dzisiaj wrzucałem filmik, taki krótki, taki fokus jednego z układów, który jest odpowiedzialny za Touch ID, za Face ID. Zobaczcie sobie, jak to jest zrobione. Porównajcie, jak to wygląda w Samsungu. To jest zabawka dla dzieci dosłownie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o jakość rozwiązań. Dobra, to jest trochę oczyszczone z tego kleju. Jest to możliwe z tym procent, z tym się zgodzę, ale NAND też czasami powoduje
powoduje taki problem. No więc zaczynam od Nanda, bo go mogę zrobić. Nie jest to zbyt skomplikowane. Nie trwa to zbyt długo, ale oczywiście proca też biorę pod uwagę. Ale jakbym czegoś nie zrobił... Dobra. Jest to oczyszczone. Właśnie tak. I tak jeszcze chciałem opóźnić to czytanie trochę, bo za dużo czasami tych pytań się pojawia, niestety. Ja nie ogarniam słuchania i skupiania się na tym wszystkim. Jeszcze się pobrudziłem od... Ale właśnie po to mam tutaj papierek, żeby sobie palce wytrzeć, jak się fajdam. I lecimy. I zaraz zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Czy nie będzie żadnej różnicy? Możecie obstawiać. Dobra, tu źle zrobiłem trochę. Jeszcze prąd trzeba podać. I zobaczymy, czy coś będzie. S. Wcześniej było urządzenie, nie udało się rozpoznać. Więc widzicie, jest pierwszy sukces do tematu, bo trzeba by wrzucić Nanda do testera i zobaczyć, czy uda się odtworzyć soft. Więc na razie wracam po pamięć Nand. Wracamy do pamięci Nand, żeby ją oczyścić. Zaraz rzucimy ją do programatora i zobaczymy, czy jest sprawna. Kurczę, za dużo mam tutaj tych niektórych rzeczy na tym wszystkim. Najpierw sobie pocynuję ten układzik, potem zdejmę plecionką tą całą cynę. A w ogóle to gdzieś sobie kupiłem plecionkę. O właśnie, mam plecionkę taką szeroką. To zrobię mały... Zrobię mały unpacking. Nand to jest pamięć Nand. Plecionka, Hemwig. Jakby ktoś pytał, czego używam, to najczęściej ostatnio używam Hemwika. On nie jest jakby idealny, ale powiedzmy, że daje radę. A właśnie kupiłem sobie dzisiaj grubszy, znaczy dzisiaj parę dni temu kupiłem, ale dzisiaj przyszła szeroka, taki szeroki. O właśnie, zaraz zobaczycie. Dość szeroka plecionka przyszła, sobie trochę jej odetnę. Musiałbym sobie odwinąć potem na coś. Jest tego tutaj dość dużo, bo ta szpula jest spora. O, dzięki Krzysztof za piątaka. Dzięki. Tak, to jest sztuka dla sztuki. Ja tutaj robię to w gratisie. Tak naprawdę dla was to robię, żebyście zobaczyli.
Dobra, NAND jest wstępnie oczyszczony. To lecimy dalej. I zobaczymy, czy uda się odczytać z niego jakieś informacje. Czy jest w ogóle sprawny? Może zdechł. Jonasza teraz nie ma, jest na dole. Gdzie ja tu mam skalpel? Sam się nauczyłem serwisować telefony. W sensie moja własna inwencja. Laptopy się uczyłem u kogoś, telefony to w zasadzie sam ogarniałem. Okej, idziemy do programatora. Trochę się tutaj ciasno zrobiło. Niestety nie ogarnąłem tego, żeby sobie to lepiej przygotować. Więc będzie tak trochę szaleńczo. Jeszcze program do programatora. Dobra, program startuje. Dokładnie tak, naprawiam i cierpię. Można zmienić pamięć NAND, w sensie na większą można wymienić pamięć. Dobra, już wam pokazuję, jak to wygląda. Jestem połączony z programatorem. I co? Coś się butuje, odczyta dane. Będzie, nie mam czasu tego ogarnąć. Pamięć jest operatywna, w sensie udało się ją odczytać. Mamy dane. Mamy dane. Dobra. Ja niestety nie mogę wam pewnych rzeczy pokazać, więc zrobię to poza ekranem, w sensie backup zrobię poza ekranem. Mam tu za dużo rzeczy. Nie chciałbym, żeby za dużo rzeczy tutaj się, powiedzmy, zauważyło. Dobra, ja sobie przepiszę tą pamięć. Dobra, dane się już zapisują z powrotem. I wracamy do działania. Programator chyba nie będzie nam już potrzebny, chyba że pamięć NAND jest uwalona, bo mimo że udało się ją... Nie wiem, tak wyszło. Były trudne w serwisie i postanowiłem je serwisować. Rzucę wam ciekawszy widok na klawiaturę. Muszę iść do Jonasza, bo zabrał mi adaptery do programatora. W sensie nie zabrał, ale ma je u siebie. Okej. Mamy programator, w sensie nie programator, a adapter do NANDów. Do NANDów PCIe. Będzie można to odpalić bez lutowania takiego. Widzicie? Sprawdzimy to. A w sumie nie mogłem tego sprawdzić. Mogłem zobaczyć inną rzecz. Numer seryjny. Czy się zgadza z pudełkiem? To jest słuszna uwaga. GRY9. Zgadza się. W sensie numer seryjny pasuje do pudełka. Więc jest spoko. Chociaż momencik. Momencik, moi drodzy. Wielkość pasuje. Wielkość pasuje. Ale jest drobna rozbieżność. Ja tutaj sobie odczytałem z tego NANDa seriala, który
Już Wam mówię. Wy tego nie widzicie teraz, ale zaraz Wam pokażę na krótko. Widzicie? FRDSN, coś tam, końcówka GRY9. A tutaj mamy serial, który ma tylko zgodną końcówkę GRY9. Więc coś tu nie pasuje. Faktycznie coś tutaj nie pasuje. Ja tutaj więcej rzeczy nie mogę odczytać, bo w NANDzie e-mail nie jest zapisane. Coś tu jeszcze mogę odczytać. Space Gray, Black. Powiedzmy, że tutaj pasuje. Nic. Zobaczymy, co się pojawi dalej. Jak płyta ruszy, to zobaczymy, jaki ma e-mail. Więc dopiero jak zostanie wstępnie podniesiona, będzie można zobaczyć, jak to dalej wygląda. Program na razie idzie w odstawkę, nie będzie potrzebny. Ja tutaj sobie podłączę zasilanie. Prąd jest podłączony. Zaraz zobaczymy, czy odpali iTunes. Bo on musiał iTunesa ręcznie odpalić, bo po skilowaniu sam się nie podniesie. Ale za bardzo nie chcę się połączyć z tym NANDem. Teraz nie bardzo chcę się odpalić. No, pudełko może być inne, nie mówię, że nie. Ale to możemy zobaczyć e-mail, jaki jest na końcówkę, jest 704014. Pudełko nie pasuje do tego, to jest racja. Tacka nie pasuje do pudełka, więc coś tutaj się działo. Niestety więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Płyta główna nie chce się teraz komunikować w tym adapterze do NANDów. Jeszcze ją raz spróbuję uruchomić bez NANDa. Są czasami jajca właśnie z tym. Widzi tylko moje dwa iPhony. Z tym nie chcę wstać. O, teraz poszło. Dobra, teraz widzi. Z jakiegoś powodu nie chciał działać wcześniej. Coś jednak ten NAND chyba robi tutaj jakiś kłopot. Wyskoczy, ale chcę zobaczyć, czy w ogóle będzie się komunikował i czy coś się zacznie. No, nie chce się połączyć, jak ma tego NANDa. No właśnie. Ciekawa sprawa. Z NANDem nie chcę za bardzo tutaj gadać. Ja sobie go odłożę i wezmę coś innego. Odłożę sobie tego NANDa i jeszcze zobaczę jedną rzecz. Czy on w ogóle zacznie się odtwarzać przy okazji? O, teraz też ma jakiś... OK. Został wykryty w trybie awaryjnym. Zobaczymy, czy jakim błędem walnie. No bo jak nie ma NFC, to na pewno się nie aktywuje. I zobaczymy.
Pozdrawiam cię też. Ej, ja tu miałem jeszcze kawę. Na razie się odtwarza. W sensie, znaczy może nie tyle, co się odtwarza, ale poprawnie idzie. Zobaczymy, jaki błąd walnie, bo to mnie najbardziej interesuje. Ja sobie popijam kawkę. O, Islandię pozdrawiam również. Wybrałbym się tam, ale nie mam kiedy. Strasznie długo to trwa. No coś długo idzie. Tak, mail jest aktualny. Jeżeli chodzi o ten kontakt. Cześć Sritek, również pozdrawiam. Kurczę, no nic się nie dzieje. Coś jest nie halo. Już dawno to powinno pójść. A tutaj wisi i się nic nie dzieje, więc jednak możliwe, że coś więcej tutaj się zadziało. No właśnie, ale to też walnąłby błędem. Szybciej przynajmniej powinien. Dobra, ja odłączę kabel i zobaczymy, jaki błąd będzie, czy w ogóle będzie. No właśnie, nie ma błędu. Może być problem tego typu, że ja tu mam jeszcze dwa inne iPhone'y w tej chwili podłączone, chociaż zazwyczaj to nie robiło kłopotu. Więc trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Ja jeszcze zobaczę, czy mam jakiegoś Nanda tu gdzieś pod ręką. Czy też Jonasz mi wszystkie zabrał? Nie, coś tutaj mam. Kurczę, mam opisane jako uszkodzony akurat. 64, ale trafiona. Jonasza nie ma, bo się zawinął. Zostawił mnie, nie pożegnał się. Szukam sobie Nanda w tej chwili, takiego chociażby, żeby... O, mam Nanda. Wersja na rynek amerykański jest na układzie Qualcomm Baseband, czyli to, co obsługuje komunikację LTE, GSM, jest na układzie Qualcomma, a europejskie wersje są na układach Intela. Trochę się różnią. Niestety nic tutaj się nie wydarzyło. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ja sobie tego Nanda tutaj wrzuciłem. Coś w tym stylu. Jeszcze raz to odpalę. Zobaczymy, czy wyskoczy iTunes. Może czy u Toolsie to odpalę. Ale zazwyczaj jak są takie jaja w komunikacji, to jednak coś z samym procem jest. Więc chyba lipa z tego będzie tak czy siak. No bo tutaj nic nie widać w tej chwili. Ja czekam, aż mi cokolwiek się odpali, jeżeli chodzi o program. Teraz mogę odpalić chociażby True Toolsa.
Będzie coś więcej widać. To są moje telefony w tej chwili, więc to nie jest jakby to. Czekam, aż się uruchomi. To tutaj, ale nic się nie dzieje. Więc ogólnie z tym Nandem jest problem. Przynajmniej na to wychodzi. To fakt. 464 osoby aktualnie są, to całkiem dużo. Wyciągam tego Nanda, bo jednak to chyba jest jakiś duży problem niestety. O, jest w DFU mode. Automatycznie wchodzi w DFU. No, może być właśnie problem z pamięcią NAND. Teraz spróbujemy go sflashować. Tylko kurczę, musiałbym zaimportować softy. Tak, cały czas jest ten sam z tematu. Importuję. Nie, aż tak to kurczę. A. Musiałbym ściągnąć softa. Zobaczymy, co, ile to potrwa niestety, bo może trochę długo to potrwać. No, czasami zerkam do tych logów w iTunesie, ale teraz to raczej nie będzie miał sensu. W sensie aż tak bardzo nie chce mi się rzeźbić z tym urządzeniem, bo to raczej dużo nie da. O, może zrobię tak. Trochę głupio jest niestety. Ściąga się soft. Myślałem, że będziecie widzieli podgląd, dwa okienka. Musiałbym sobie jeszcze scenę inaczej ogarnąć. Ja jestem cały czas w serwisie. Dobre pytanie. Znaczy, zgadza się, że telefon jest po zalaniu. Bo miał być po zalaniu i ten telefon z pewnością był po zalaniu. Czy płytę podmienili? Trudno mi powiedzieć. Wolniutko ten necik chodzi niestety. Hej, Frank. Już to robiłem. W sensie robiłem to na Nandzie, który przed chwilą podłożyłem. Ta 32 tak samo się to zachowuje. Więc jakby nie jest to kwestia samej pamięci Nand, tylko czegoś z płytą. Chciałem zobaczyć, jaki błąd zostanie zwrócony przy odtwarzaniu, ale nie doczekałem się błędu. Trzeba by było poczytać logi z iTunesa i tam się niejako doszukać, na czym temat się zatrzymał. Raczej nie powinna to być kwestia braku NFC, bo zwróciłby wtedy jakiś inny błąd. W ogóle zwróciłby jakiś błąd, a tutaj czeka nie wiadomo na co. No i niestety strasznie długo to idzie. A chciałem użyć TrueToolsa, bo czasami to się inaczej zachowuje. Inne informacje się pojawiają. Można sobie jakby zwalidować pewne sprawy. Ale no trwa to bardzo długo. Jeżeli to jest iPhone 7, to jest tak zwany Audio IC i ścieżki pod układem audio, które pękają. 7 to jest bardzo popularna sprawa.
Ceny tutaj Tobie nie podam, możesz napisać na maila youtube@ifixthis.pl. Jest to do zrobienia. Nawet pokazywałem tutaj w którymś live, jak taka naprawa wygląda, więc jak przejrzysz materiały tutaj, to zobaczysz, jak to wygląda i o co chodzi. Dokładnie tak. Górska Menda, a co do konkurencji, to tak, oglądają. Tyle lat było i tak średnio idzie. Ale może, może, kto wie. Na fakturze teoretycznie mógłby być numer seryjny albo e-mail. Na paragonie tego brak. Z płyty idzie wyciągnąć e-mail. On jest zapisany w EEPROMie Basebandu. W Nandzie nie ma e-maila, jest tylko serial. E-mail idzie łatwo odczytać dopiero, kiedy płyta się podniesie. Wtedy można e-mail sobie odczytać, ten, który jest na płycie głównej. Jeżeli ktoś ma dostęp do GSX-a, to jeszcze można to zwalidować po tak zwanym MLB. Marcin Pomianowski. Taki film już był. Nie wiem, czy jest sens pokazywać jakby ileś razy to samo, ale zobaczę, może akurat. Donia 7.6. Ja zazwyczaj jak widzę, jak telefon wygląda, jak płyta główna wygląda, to plus minus jestem w stanie ocenić, co będzie do zrobienia. I jeżeli klient się godzi na tą wycenę, to zaczynamy działać. Jeżeli nie uda się zrobić takiego telefonu, no to jest moje ryzyko. Ja biorę to na klatę, podejmuję się naprawy, jeżeli zadziała, rozliczam naprawę, jest ok. Jeżeli nie zadziała, no to ja jestem w plecy w takim wypadku, życie. Tak jest moje podejście. Chyba że chodzi o odzysk danych, albo urządzenie jest naprawdę mega zalane, to informuję klienta, że ok, moim zdaniem naprawa nie ma sensu, ale jeżeli klient się uprze i chce, żeby coś zrobić z tym telefonem, podjąć próbę naprawy, to wtedy go informuję, że taka próba podjęcia naprawy jest płatna. Ale klient jakby bierze ryzyko na siebie, ale jest informowany przed rozpoczęciem działania z urządzeniem, a nie w trakcie w takim stanie. Chyba że mówię klientowi, że ok, możemy zobaczyć, co jest grane, ale to mówię, albo ja biorę ryzyko na klatę i działam. Jak się nie uda, to sorry, w sensie ja mam stratę swojego czasu. A jeżeli klient chce mimo wszystko działać, kiedy ja go uprzedziłem, że no to nie ma sensu, to wtedy ok, ale to jest jakby, ta próba jest odpłatna. Trzymaj się. Kurczę, ściągnęło się, czy jeszcze nie? 80%. Z przypadku, jestem fanem od jakiegoś tam, nie wiem, roku czy półtora roku, no od dłuższego czasu ogólnie. No i oglądam i widziałem, że mi się iPhone rozpadł, no to stwierdziłem, że jakoś może pomogę w tym wszystkim. I tak się właśnie pojawiła wlepka i materiał dla BNT. No, trochę się spóźniłeś, Different Videos, ale możesz sobie cofnąć to i zobaczyć jeszcze raz. Rafał W., no, jest tego troszkę, już dłużej trzeba czekać. Tak średnio to wychodzi od 7 do 14 dni, w zależności od tego, jakie jest uszkodzenie. Jak jest coś, powiedzmy, w miarę takiego normalnego, to jest szybszy temat. Ale jeżeli coś jest jak takie zalanie albo coś, to trzeba się uzbroić w cierpliwość niestety. To nie są szybkie tematy i dużo czasu na to schodzi. I taki jeden temat, który wpadnie w dniu, potrafi wszystko przełożyć
w czasie o ładne godziny, potem dni, a czasami nawet i tygodnie. Więc jak temat jest skomplikowany, to niestety to trwa. A ostatnie tygodnie niestety zaowocowały w dużo takich kwiatków i to wszystko się zaczęło ślimaczyć. Jest tutaj już 96%. Zaraz powinno się ściągnąć i pójdzie. Ile trwa live? Już mówię. Godzina 24 minut. Półtorej godziny praktycznie. Trzeba się spiąć, bo już dość późno się zrobiło. Dobra, weryfikuję ściągnięty. Tak, coś tam z tym robiłem, ale nie udało mi się tego ogarnąć do końca. Trochę klientów przybyło. Nie potrafię tego dokładnie powiedzieć. Dobra, poszło. No to spróbujemy to zrobić, tylko muszę wybrać inny telefon. Go Flash. Kurde, teraz mam problem, bo mogę sobie swajpować swoje urządzenie, widzicie? Mam tu jeszcze dwa swoje telefony. I teraz nie wiem, jak to jest. Jak chcę go flashować, to mam wybrany ten. Cykam trochę. Trochę cykam. Tym bardziej, że tu jest wybrany teraz normal mode. Musiałbym chyba rozpiąć swoje wszystkie telefony. Mam ząka w tej chwili. A różnie jest z tym, jeżeli chodzi o to, co kto weźmie do ręki i zrobi. Okej, tu coś jest. Mógłbym zrobić unbind. Albo może tutaj, w ten sposób. O! Dobra, kliknąłem sobie z tej strony i poszło. Mam nadzieję, że to jest właściwy telefon. Ale tylko ten jest w DFU mode. A więc poszło i zobaczymy, co będzie. Bo można je odblokować, już wam powiem, czemu uważam, że firma Samsung nie przykłada się do telefonów. Blokada FRP. Każdy gówno serwis z boksem za 500 potrafi zdjąć praktycznie blokadę FRP. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, Face ID. Samsunga można odblokować, kurczę, nie wiem, ziemniakiem dosłownie, czy jakimś wydrukiem z kartki papieru. U Apple jest to lepiej zrobione. Trzecia sprawa, dokumentacja. Do Apple jest więcej. Więc pod tym kątem wnoszę, że Apple jest lepiej zrobiony. Dobra, tutaj się wipuje. No nic, chyba nie ma sensu, żebyście patrzyli cały czas na ten ekran, to możecie sobie popatrzeć na mnie. Godzina już jest późna. Jak to się tylko zrobi, albo w jakimś momencie zacznie się coś tam odtwarzać. O właśnie, bo on jest chyba z Nandem? Nie, jest bez Nanda. To zobaczymy, czy strzeli jakimś błędem. No, co takiego? Bo ten komentarz był dość długi. Dobra, ilu jest bratów, bliźniaków? Ile każdy ma bratów? A może jest bardziej popularny? Dlatego się częściej psuje. Kto wie?
Fajnie słyszeć, Waldek. Niektórzy mnie znają lepiej niż ja siebie, mam takie wrażenie. Kurczę, co tutaj się dzieje? W sensie, co... A, wiesz, tak powiem, znowu wisi tak samo. W takim samym momencie wisi, nie zwraca błędu. Czy tu jest jakaś... Więc chyba dzisiaj za dużo się nie dowiemy na temat tego urządzenia, oprócz tego, że jest tutaj niezły bajzel. Niestety jakby to trafiło w moje ręce na samym początku, kto wie, może byłoby lepiej, na pewno nie byłoby tak źle. Ale tutaj teraz się zadziało tyle, że nie wiadomo, czy padł RAM, czy płyta została przegrzana i tak dalej. A w jakim telefonie naprawa Touch ID, bo to ma duże znaczenie. No ten panel musiałbyś wymienić, ramkę trzeba wyrwać i tyle. Co się połamie, to się połamie. I panel do wymiany i tyle. Dokładnie Anatol Białów i to jest klasa zabezpieczenia. A rozwiązania Samsunga czy coś takiego to jest takie, my też potrafimy, no można sobie zeskanować twarz i odblokować telefon, ale... Mikołaj Wypart, w przypadku iPada wszystko na klienta, ja mogę to rozkleić, co się stanie. To już jakby uprzedzam klienta, że może być różnie przy rozklejaniu. Zazwyczaj się udaje, nie ma z tym problemu, ale ryzyko bierze klient. Jak się nie zgadza, ja umywam ręce, w sensie nie zależy mi na tym. Nawet nie chciałbym naprawiać iPadów, to są strasznie wredne urządzenia. Dużo roboty z tym jest i masakra jednym słowem, więc wolałbym tego nie brać. Kilka wziąłem, czasami się godzę i różnie z tym wychodzi. Czasami iPady Pro są jeszcze całkiem wdzięczne do naprawy, bo tam digitizer z ekranem jest sklejony i nie trzeba tego czyścić po rozklejaniu, więc jedyny problem jest taki, żeby to dobrze rozkleić. Potem powiedzmy jest jako tako, ale mimo wszystko iPady są mega upierdliwe. Łukasz Gaj, dobrze, że piszesz, bo ostatnio jakby mały research and development czyniłem w tym zakresie i wiem, baseband. Baseband w szóstce robi problem. W sensie przez baseband jest problem z GPS-em. I właśnie ostatnio poczyniłem takie, powiedzmy, dedukcje i chcę wrócić do tego tematu, jak będzie chwila czasu, żeby to ogarnąć. Więc Łukasz Gaj, jest szansa, że niedługo ten temat będzie rozwiązany. Mam nadzieję, że pomyślnie. No chyba, że laminat puścił, bo taka jest też możliwość. To się trochę skomplikuje, ale jakby już wiem, gdzie szukać. I powinno być ok. No ale się okaże jeszcze tak naprawdę. Nie da się wymienić procesora. Po co fon? No właśnie, po co fon? Tylko iPhone. Nie wiem, wyrwij to wszystko z obudowy, wywal na śmietnik i załóż nowy panel. I niestety tutaj się... O! Minus 2 wyskoczył. Unable to restore iDevice. Więc to niestety dużo nie mówi. Jeżeli chodzi o ten błąd, już wam pokazuję. Tu jest błąd, który zwrócił 3 tools. I niestety ten błąd oznacza takie trochę niedokładne informacje, bo zazwyczaj gdzieś opiera się w okolice basebandu, co jest możliwe, bo coś tam było robione w okolicy basebandu, ale niestety nie jest to jednoznaczne.
Więc trzeba by było jeszcze raz to puścić i odpalić z Nandem, ale z Nandem nie chce się odpalić. No wszystko jeszcze raz, zanim sobie stąd pójdę i skończę streama, spróbuję jeszcze z jedną próbę zrobić z Nandem. Zobaczymy, czy go wykryje, czy go nie wykryje. Jak go nie wykryje, no to będziemy kończyli ten stream. Andrzej Wiącek, przekładanie układu U10 Stage ID zupełnie nic nie daje. Układ U10 jest tylko od fizyczności home'a. Tylko tą funkcję obsługuje. Cała logika Touch ID jest pod skanerem palca, a Cortland faktycznie ma takie możliwości. W sensie autoryzacja w zależności od poziomu dostępu do GSX-a umożliwia sparowanie innego setu, innego Touch ID. Zaraz będę wracał do rodziny. Jeszcze chwilka. Jeszcze tylko tą jedną rzecz chciałem zobaczyć, czy coś tutaj się zadzieje, ale niestety się nie dzieje nic z Nandem, więc coś tutaj jest ostro trafione. Nic. I tak zrobiłem, myślę, więcej niż jakby powinienem zrobić. No tak się zacząłem rozglądać, bo nie wiedziałem, które okno jest które. No nic, widzieliście, jak nie powinno się traktować urządzenia w serwisie, a przynajmniej jakby profesjonalizm serwisu powinien zapewnić to, że urządzenie jest w miarę bezpieczne, wróci, nie wiem, kompletne, w miarę nie w gorszym stanie, jeżeli klient zgodził się na podjęcie działań serwisowych, no to powiedzmy, że w miarę kompletne to powinno być, a tutaj jest wszystko tak sklepane i tyle. No to jest takie średnie. Tutaj możliwe, że dałoby się jeszcze coś zrobić, ale teraz to już raczej no, nie ma na to szans. Więc to nic. Każdy coś ciekawego zobaczył. Jedna z takich rzeczy, która tutaj była ciekawa, to jest to, że jak urządzenie jest takie nierozpoznane, to często problem robi NAND. I tutaj też podobne jakby zachowanie miało miejsce i po zdjęciu NANDa można było pójść krok dalej, że urządzenie się skomunikowało z komputerem i zostało rozpoznane jako urządzenie, w sensie iPhone 6s w trybie DFU, co jest normalne, bo nie ma NANDa, ale dalej nic się nie działo. Więc jeden taki ciekawy patent, który można zastosować na co dzień w serwisie, ale niestety raczej nie da się tego raczej naprawić jakimś sensownym kosztem. Nawet jakby się dało, to raczej użytkowanie takiego telefonu w takim stanie, po takich przejściach, to jest jakby dmuchanie w gwizdek. Więc tyle. Dzięki za uwagę i do następnego razu. A jak będziecie mieli jakieś ciekawe tematy, możecie pisać na maila. Jak będę miał chwilę czasu, to postaram się odpowiedzieć. A jak podeślecie jakieś urządzenie, to może zawita właśnie w takiej kanwie jak to dzisiejsze. Więc do zobaczenia.